Przedliftingową insygnię ceniliśmy za świetne właściwości jezdne, obłędne reflektory Intellilux czy wyśmienite fotele AGR. A czym zaskoczy nas wersja poliftingowa? Insignia przeszła kurację odświeżającą po 3 latach od swojej premiery. Facelifting raczej nie był podyktowany rzeczywistą koniecznością optycznego odświeżenia auta, wszak przedlift nadal prezentuje się bardzo nowocześnie. Bardziej istotne było tu raczej upodobnienie Insigni do nowej linii stylistycznej marki, którą w ubiegłym roku zapoczątkowała nowa Corsa. Zmiany, choć nie są gigantyczne, to jednak są widoczne na pierwszy rzut oka, szczególnie jeśli spojrzymy na auto od przodu. Największe różnice to nowe reflektory z inaczej narysowanymi światłami do jazdy dziennej. Znacząco zmodyfikowano technikalia flagowego oświetlenia Intellilux, które teraz otrzymało określenie reflektory pikselowe. Takowe znajdują się też w naszym egzemplarzu, ale o nich więcej powiemy później. Trochę inny jest również przedni grill czy okolice świateł przeciwmgielnych. Nowością są również prostokątne atrapy końcówek wydechów. Finalnie auto ma być optycznie szersze oraz niższe i chyba faktycznie cel ten udało się zrealizować. Aparycja Insigni znacząco upiększa też sporo stylistycznych smaczków nowej w cenniku wersji GS Line Plus. Wśród nich należy wymienić sportowe zderzaki, tylny spoiler, nakładki progów w kolorze nadwozia czy czarną błyszczącą listwę pod oknami bocznymi. Z wersją tą znika też emblemat z określeniem modelu. Bez dopłaty dostępna jest również widoczna wisienka na torcie, a właściwie 4 wisienki. W naszej wersji GS Line Plus seryjnie pojawiają się również te obłędnie wyglądające aż 20-calowe alufelgi. Mamy tu też opony w rozmiarze 245x35, tak więc krawężniki radzę omijać bardzo szerokim łukiem, ale jednocześnie aż nie mogę się doczekać padnięcia tym autem na jakąś krętą drogę. Bo jak zapewne pamiętacie, już w przedlifcie prowadzenie zrobiło na nas spore wrażenie. A czy zmieniło się coś w rozmiarach samochodu? Wymiary poliftingowej Insignii pozostały praktycznie bez zmian. Jedyne różnice, za sprawą nowego przedniego zderzaka, pojawiły się na długości nadwozia, która teraz już przebija 4,9 m. Insignia jest zatem nadal jednym z najdłuższych przedstawicieli segmentu, zostawiając w tyle 508, Mazdę 6 czy nawet Skodę Superb. Bardziej typowe dla segmentu pozostały rozstaw osi i szerokość nadwozia, wynoszące kolejno 283 i 186 cm. I to się przekłada faktycznie na sporą ilość miejsca przed kolanami, która niestety nie idzie w parze z ilością miejsca na stopy. Tunel centralny jest tu obecny, ale jest na tyle wąski, że siedzenie w rozkroku nie jest tu żadnym problemem. Problemem może być za to coś innego. Samochód ma sportowo narysowaną linię boczną, a więc i linia dachu dość wcześnie zaczyna opadać. Generuje to problem z miejscem na wysokość tyłu, bo o ile na skrajnych miejscach nad głową zmieściłem dwa palce, o tyle na środkowym, za sprawą podbicia na kanapie, szurałem czapką o podsuwitkę. Minimalnie dłuższe mogłoby też być siedzisko z tyłu, ale można na to przymknąć oko. Na plus oceniamy za to dość podobną twardość kanapy dla wszystkich trzech miejsc. Centralne części są bardziej sztywne, a ich okolice czy zagłówki przyjemnie miękkie. Spory plus również za podgrzewanie zewnętrznych miejsc z tyłu, gniazda USB i oczywiście osobne kratki nawiewów. No ale przejdźmy już do przodu. Brak wyraźnych zmian we wnętrzu może być dla wielu osób zaletą, bo ciągle mamy tutaj normalny, fizyczny panel klimatyzacji, wzorowe rozplanowanie kokpitu, a w konsekwencji i niesamowitą intuicyjność obsługi. Pozytywne cechy poprzednika zostały więc zachowane, ale czy Opel zajął się tym, co wymagało poprawki? Od pierwszego wbicia biegu wstecznego będziecie wiedzieli, że tak. Kamera cofania w przedlifcie była taka sobie, w polifcie ma znacznie wyższą rozdzielczość. Wyraźnie lepiej prezentuje się również nocą, kiedy to mimo sporej ilości szumów faktycznie sporo w niej widać. To bardzo pozytywna zmiana. Przy liftingu poprawiono również bezpieczeństwo cofania. Nowością jest choćby układ ostrzegania o pojeździe zbliżającym się z drogi poprzecznej. Działa to całkiem dobrze. System informuje o zagrożeniu z odpowiednim wyprzedzeniem. Dobre wrażenie robi też sama stacja multimedialna o przekątnej 8 cali. Teraz ma trochę inne grafiki, przez to całość jest jeszcze bardziej czytelna. Brak uwag do jej tempa pracy, to całkiem porządne multimedia. Świetne wrażenie robi też seryjna nawigacja, która do złudzenia przypomina mapy od Google'a. Zaskoczy Was niesamowitą płynnością, mega intuicyjną obsługą czy skutecznym wykrywaniem utrudnień na drodze. Doceniamy też to, że odnajduje miejsca po nazwach własnych i to nawet gdy wpiszecie je z literówką lub podacie niepoprawną nazwę ulicy. Jedyne do czego można się w niej doczepić to standardowo czas wtórnego obliczenia trasy, które mogłoby następować odrobinę szybciej. Oprócz tego piątka z plusem. Niezłe wrażenie robią też częściowo cyfrowe, a częściowo analogowe zegary.
Bardzo ciekawy pomysł to nachodzenie fizycznych pierścieni ponad ekran cyfrowy. Dzięki temu mamy podgląd na naprawdę sporo parametrów silnika. Na plus zaliczymy bardzo rozbudowany komputer pokładowy. Na minus brak możliwości wyświetlania tu mapy nawigacji. Temat ekranów kończymy pochwaleniem head-up displaya. Rzuca on parametry bezpośrednio na szybę, ma bardzo wysoką rozdzielczość i może wyświetlać kilka pomocnych informacji, jak choćby informować o zauważeniu pieszego. Funkcja wykrywania pieszych wraz z automatycznym hamowaniem awaryjnym jest seryjna dla każdej insignii. Czy więc wszystko jest idealnie? No, prawie. Opel dalej nie zmienił umiejscowienia dźwignek kierunkowskazów, przez co przy moich niewielkich dłoniach często trudno mi było do nich dosięgać. Nadal smuci mnie również brak autoholda. Na światłach musicie trzymać wbity hamulec. No i lusterka zewnętrzne, jak na rozmiary auta, są nieco zbyt małe. Z tego też powodu lusterko kierowcy zostało wyraźnie zakrzywione, a sam tego bardzo nie lubię. Trudno mi jednak przesadnie narzekać, bo na osłodzenie Opel serwuje obłędne fotele AGR. Przez mnogość opcji ustawień mogą perfekcyjnie podpierać każdy centymetr naszych pleców i łód. U nas są to fotele skórzane, podgrzewane, wentylowane, a jakby luksusów było mało, to mamy w nich również opcję masażu. I wierzcie mi na słowo, choć nie są to jakieś zaawansowane ruchy, to znacząco poprawiają wygodę kręgosłupa w czasie dłuższych podróży. Jak w aucie liczą się dla Ciebie fotele, Insignia zdaje się być idealną propozycją. Na melomanów czeka opcjonalne nagłośnienie Bose z 8 głośnikami. I choć nie gra to tak dobrze jak B&O w nowej kudze, to i tak nie pozwala sobie na większe uchybienia, a podkręcony subwoofer potrafi przyjemnie zaskoczyć. W kwestii schowków nie jest źle. W drzwiach spokojnie mieścimy butelkę 1,5 litra. W konsoli centralnej też schowamy sporo drobiazgów w 3 osobnych schowkach. Nieco większy mógłby być tylko schowek przed pasażerem. W praktyce sporą część zajmuje sama książeczka serwisowa. Oczywiście sporo jest tu pakietów Piano Black, ale zwróciłem też uwagę na ładne dekory nieco przypominające karbon, czy nieźle wyglądające dyskretne podświetlenie wnętrza. Choć materiały wykończeniowe w kilku miejscach nie należą do najbardziej miękkich, to wyglądają bardzo ładnie i przede wszystkim są świetnie zmontowane. Nic w tym kokpicie nie skrzypi. W kabinie doceniamy też smaczki wersji GS Line Plus, jak choćby sportową, ściętą u dołu podgrzewaną kierownicę, czarną podsufitkę czy aluminiowe nakładki na pedały. Seryjnie w tej wersji tylne siedzenia są dzielone w proporcji 40x20x40, ale to już chyba bardziej uwaga z bagażnika. W kwestii bagażnika poliftingowej Insigni raczej nic się nie zmieniło. W porównaniu do przedlifta, jedyna nowość to pojawienie się w podłodze subwoofera opcjonalnego nagłośnienia Bose. A co pozostało bez zmian? Klapa Grand Sporta nadal, nawet za dopłatą, nie może być podnoszona elektrycznie. Bagażnik standardowo nadal ma 490 litrów pojemności, a po złożeniu oparć przestrzeń rośnie nadal do 1450 litrów. Kufer jest więc wyraźnie mniejszy choćby od bagażnika Mondeo, ale i tak jest wystarczająco duży, nawet aby pomieścić wakacyjne pakunki. Doceniamy w nim przyciski do opuszczania oparć z poziomu bagażnika i niemal płaską podłogę po ich opuszczeniu. Plusy również za 2 haczyki na reklamówki. Choć wraz z liftingiem Insignia otrzymała nowe silniki, to nie są to jednostki koncernu PSA, a dalej silniki od General Motors. Gamę otwiera 3-cylindrowy diesel 1.5, którego znamy też z poliftingowej Astry. Znacznie ciekawiej wyglądają warianty dwulitrowe. Mogą być albo benzynowe, albo jak u nas, wysokoprężne. Co prawda w testowanym przedlifcie pod maską również znajdował się dwulitrowy diesel, ale akurat ten silnik to trochę inna jednostka. Ma nieco większą pojemność skokową, odrobinę większą moc, 174 konie i odrobinę niższy moment obrotowy, 380 Nm. Proszę się tym jednak nie zrażać, teraz moment jest dostępny w znacznie szerszym zakresie obrotów, a więc mimo jego mniejszej wartości powinno się tym jednak jeździć lepiej. A czy jest tak faktycznie? Czas Cię przekonać. Już w przedlifcie bardzo doceniałem Insignię za jej świetne prowadzenie. Auto było zwarte, bardzo zachęcające do agresywnej jazdy po zakrętach, a za sprawą adaptacyjnego zawieszenia FlexRide całkiem nieźle radziło sobie również z nierównościami. Polifta określę jako przedlifta na sterydach. Auto stało się jeszcze bardziej zaskakujące w zakrętach, w czym największy udział zdają się mieć zupełnie inne koła. Teraz zamiast 18 śmigamy na aż 20-calowych felgach, na bardzo szerokiej oponie i bardzo niziutkim profilu. Algorytm na uśmiech na twarzy jest więc bardzo prosty. Ustawiacie FlexRide w tryb Sport, wpadacie na możliwie najbardziej krętą drogę i wciskacie gaz w opór.
Gracji, którą prezentuje Insignia, nie powstydziłyby się nawet auta pewnej bawarskiej marki. Układ kierowniczy jest przyjemnie usztywniony, zawieszenie nie pozwala autu na przechyły, a samochód pokonuje każdy zakręt niczym przyklejony do asfaltu. Ocenę sprzed lifta podtrzymujemy teraz nawiązką. Insignia to zdecydowanie jeden z najlepiej prowadzących się samochodów w całym segmencie. Oczywiście, tak gigantyczne koła to trochę taki one-way ticket. Bo o ile zachowanie auta w zakrętach jest naprawdę obłędne, o tyle oczywiście ucierpiał trochę komfort na nierównościach. Różnice w działaniu adaptacyjnego zawieszenia w poszczególnych trybach są naprawdę spore, co zresztą najłatwiej zauważyć na poprzecznych podbiciach na autostradzie. W trybie normalnym po takim podbiciu autem swobodnie kilka razy zabuja, a w trybie sport filtrowanie nierówności wyciszy się bardzo szybko. Niemniej nie ma cudów, przy tak wielkiej felce, nawet jeśli podpowiemy zawieszeniu, że oczekujemy komfortu, to na nierównościach na nadwozie będą przenosić się delikatne wstrząsy, a filtracja większych kolein będzie podkreślana hałasem z zawieszenia. Uwaga, uwaga, podjeżdżamy do torów kolejowych. No, trochę je czujemy, tak troszeczkę. Z drugiej strony, jak na tak gigantyczną felgę, filtracja i tak przebiega znacznie lepiej niż się spodziewałem. Podsumowując, jeśli waszym priorytetem jest komfort podróży, to dostojniej zachowywała się Insignia na 18-kach. A jeśli potrzebujecie auta do szaleństw, to Insignia na 20-kach w zakrętach potrafi jeździć no niemal jak BMW, ale kolejny lepiej nią omijać. Jeśli coś w tym aucie nie jest jak w BMW, to brzmienie silnika. Smuci mnie to tym bardziej, że irytowało mnie już ono w przedlifcie, a tutaj specjalnej różnicy in plus nie widzę. Brzmi on głośniej i znacznie bardziej szorstko niż na przykład w 2-litrowym dieslu PSA, którego możemy znaleźć w Grandlandzie. Drugie, co może Was irytować, to nieco zbyt wyraźny poziom wibracji, który szczególnie odczujecie na zimnym silniku. Wibracje przenoszą się i na kierownicę, i na fotele. Czy to jest wada dyskwalifikująca? Zdecydowanie nie, bo to jest jedyne, co możemy powiedzieć negatywnego o silniku. Zresztą producent próbuje ten fakt skutecznie tuszować, choćby obficie wygłuszając maskę. Kiedy więc podjedziecie po znajomych pokazać, jaką to furkę kupiliście, to wiele osób powie: fajnie, tak cichutko chodzi. Ale kiedy podniesiecie maskę, to trudno mieć jakiekolwiek złudzenia. Z otwartą maską klekot niestety przypomina stare, dobre niemieckie diesle. I choć znalazłem w parku jeden głośniejszy silnik, to za powód do dumy bym tego nie uznawał. Tym większe są moje pokłony w stronę Opla, że z zamkniętą maską brzmi to całkiem nieźle. W końcu z otwartą maską nikt tym jeździć nie będzie. Tak, zamkniemy maskę. Wracając do omawiania silnika, świetne są jego parametry i odczucia z jazdy. Szerszy zakres użytecznych obrotów faktycznie jest odczuwalny. Bo choć skrzynia jest ta sama co w przedlifcie, czyli preferuje albo obroty niskie, albo bardzo niskie, to nawet na nich auto potrafi pomykać całkiem sprawnie. Potrzebujesz czegoś więcej? Nie ma problemu. Redukcje następują bardzo szybko, a silnik zdaje się nie tracić pary niezależnie od położenia wskazówki obrotomierza. Skrzynia biegów bardzo dobrze potrafi się też domyślić, czego aktualnie potrzebujemy. Jedyne, czego może jej czasami brakować, to takiej większej aksamitności w działaniu, co może irytować choćby, gdy musicie na 3 razy nawracać na parkingu. Proszę się ze mnie nie śmiać, przy tak długim aucie to nic nadzwyczajnego. No i jak to w hydrokinetykach, błyskawiczna nie jest tu reakcja na kickdown. 3, 2, 1... 3, 2, 1... I zauważyłem, że ona nie lubi się dopuszczać wyraźnych redukcji. To nie jest taki kickdown typowy, że wkręca silnik bardzo wysoko, ale on sobie redukuje czasami nawet, nie wiem, obieg, może góra o 2 i gdzieś tam wpada na 2000 i to mu jakby wystarcza, takie ciekawe. A teraz do 2,5 na przykład tylko, widzisz? Damy teraz na sporta. No też do 2,5. Może skrzynia jest jakby świadoma, że ten silnik ma szeroki zakres obrotów i uważa, że dobra, nie będziemy tracić czasu na tak duże redukcje, tylko zrzucimy tam troszeczkę, wpadniesz na 2500 obrotów, to ci wystarczy, kolego. Jakbym miał z skrzynią pogadać, to tak by mi powytłumaczyła to. Auto przy odbiorze miało około 200 km przebiegu, więc domyślam się, że nieco zawyżone wychodziło mi spalanie. Niemniej nawet teraz trudno mieć do niego uwagi, jak na parametry silnika i wielkość auta wychodziło całkiem niezłe. I teraz spalanie przy 90 z górki, na początku testu 7 litrów na 100 km i na koniec testu średnie spalanie to 4,4 litra na 100 km. I teraz pomiar spalania przy 90 pod górkę, na początku testu 7,3 litra na 100 km. I na koniec testu średnie spalanie to 5,6 litra. Ono jest, no, dość spore, nie ukrywajmy. Ale uczciwie przyznam, że przez pierwsze, no ja wiem, 7 km spalanie utrzymywało się na poziomie 7,5 litra, więc najprawdopodobniej wypalał się wtedy DPF. Tak więc bardziej będziemy się musieli trzymać w wyniku, jaki będzie przy 90 z górki. Pomiar spalania przy 140 z górki, na początku testu 7,4 litra na 100 km. I na koniec testu średnie spalanie to 7,5 litra na 100 km.
I teraz średnie spalanie przy 140 pod górkę, na początku testu 7,3 litra na 100 km. I średnie spalanie na koniec testu to 7,4 litra na 100 km. I to w sumie jest też dowód na to, że faktycznie gdy jechaliśmy w tamtą stronę, to dopalał nam się DPF, zatem wynik ze 140 z górki będzie nieco zawyżony. W mieście raczej spokojnie tym nie jeździłem, a mimo to byłem w stanie mieścić się spokojnie poniżej 9 litrów. Teraz nagrywając lektora jeździłem w zróżnicowanych warunkach, bo było trochę miasta, trochę trasy, trochę dynamicznej jazdy przez las. Średnie spalanie wyszło mi na 6,4 litra na 100 km, jest więc naprawdę nieźle. A zobaczcie, jak później zacząłem jeździć jeszcze spokojniej, to zszedłem do równych 6 litrów. Naprawdę czapki z głów. A jak auto czuje się w trasie? Bardzo dobrze, ale mamy jedno malutkie zastrzeżenie. Jest nim wyciszenie od szumów powietrza, które mogłoby być odrobinkę lepsze. Jednak mimo to, na autostradzie, zaraz obok krętej drogi, Insignia potrafi rozwinąć żagle najbardziej. Tutaj FlexRide faktycznie daje wymierne różnice w działaniu, więc możecie zdecydować się albo na relaksującą, lekko bujającą trasę, albo na zwarte podboje niemieckich autostrad. Zawsze będzie jednak jeden wspólny mianownik. Bardzo pewne zachowanie samochodu i wręcz zachwycająca elastyczność silnika. Mając takie auto w garażu, grzechem byłoby rozważanie podróży do Włoch samolotem. Pakujecie rodzinę w Insignię i na super wygodnych fotelach AGR możecie podróżować naprawdę bez końca. Trochę irytowało mnie to, że auto często jako brzęczek informujący wykorzystywało klakson. Najbardziej irytowało informowanie klaksonem o automatycznym zamknięciu drzwi po oddaleniu się od auta. Kilka razy inni zdezorientowani kierowcy myśleli, że ich obtrąbiam. Na ogromny plus zaliczam jednak nowe, pikselowe reflektory Intellilux. Znacząco różnią się od tych w przedlifcie. Wcześniej na lampę przypadało 16 diod, teraz aż 84 diody. Sumarycznie mamy więc 168 diod, które są mocniejsze i szybciej reagujące na zmiany na drodze. Zaskoczą Was i w mieście, kiedy to kąt wiązki zdaje się zbliżać do 180 stopni, to naprawdę wygląda mega zaskakująco, i na drodze pozamiejskiej, kiedy to perfekcyjnie wycinają strefy, aby nie oślepiać innych kierowców. Podczas testu ani razu nie pozwoliły sobie na błąd, w czym górują nawet nad lampami z niedawno testowanego Volvo V90. Oplu, ogromne brawa. Jak brać Insignię, to tylko z tymi reflektorami. Ceny po liftingowej Insignii zaczynają się od 123 tysięcy. Dostaniemy za to 3-cylindrowego diesla 1.5 o mocy 122 koni i wersję Edition. W standardzie otrzymujemy tu czujnik zmierzchu, czujnik deszczu, asystenta świateł drogowych, asystenta pasa ruchu, światło czułe lusterko wewnętrzne, czy uwaga, reflektory LED-owe. Nie są to jednak obecne u nas pikselowe Intelliluxy, a zwyczajne, prostsze konstrukcyjnie reflektory. Widoczne w tym aucie Intelliluxy seryjne są od naszej wersji GS Line Plus i powiem szczerze, już dla samych tych świateł poważnie rozważyłbym właśnie tą wersję. Z podstawowym dieslem wersja ta kosztuje 156 tysięcy, z 2-litrowym dieslem i automatem cena rośnie do 174 tysięcy. Do naszej domówki domówiono jednak kilka ciekawych pakietów, więc finalnie cena tego samochodu wyszłaby na 188 tysięcy. Z jednej strony katalogowe ceny Insignii do najniższych nie należą, ale z drugiej, jak powszechnie wiadomo, Opel rabatami stoi, tak więc finalne kwoty powinny wyglądać znacznie lepiej. Facelifting Insignii przynosi zalety na dwa sposoby. Po pierwsze, usuwa uciążliwe drobiazgi przed lifta. Po drugie, udoskonala jego najmocniejsze karty, jak oświetlenie czy prowadzenie. To samochód, który pod kilkoma względami można porównywać do aut marek premium. A przez to, to auto dalej pozostanie bardzo mocnym graczem w segmencie. I taki jest właśnie nowy Opel Insignia.